Sonic Advance! Haha, Nintendo cię pocieszyło! No co ty nie powiesz? Cześć. Dobra. Dzisiaj przejdziemy do pewnego tematu zajebistego. Ale kurde... Jaka jazda. Bardzo wielka jazda. Żeby nie było zwały... Oryginalny Sonic Advance! Ja pierdziele! To nie? Bardzo zajebista gra, naprawdę. Dobra. Żeby się nie powtarzać... A te chipsy są boskie. Zobaczymy, jak ta gra będzie się przedstawiała w świetle dziennym. Polecam. $2.50 kosztuje. Co ja pierdzielę? $3.20. Przechodzimy do samego opisu. Powiem wam jedno. Mój Game Boy Advance dawno nie nasycił się nowymi grami, które dostałem z Allegro. Sonic Advance to jest tym razem już oryginał. Sami sobie spójrzcie. Tutaj ma znaczek CE, czyli do wykorzystania wtórnego, czyli recykling. Oryginalne słoneczko Nintendo. Widzicie? Będziecie widzieli? Widzicie. Licensed by Nintendo. Nawet jest numer wybity. O, widzicie? 12. Haha. Kurde. Z tyłu. Jak zwykle w tego typu rzeczach mamy tylko oznaczenie, że to jest ABG002, czyli kolejny element do Advance'a i szyny. Nie wiem, czy będziecie widzieli. O, tam pod szynami jest Nintendo. Znaczy nad szynami jest Nintendo. Jeszcze raz, musicie to zobaczyć. Chyba, że nie zobaczycie. Ale widzieliście na początku. Więc odpalamy. Przygotowałem sobie już dawno bateria, trochę to są inne energizery, jeszcze znalazłem takie dwie, a to są do Game Geara. Game Gear, wiem, że tam się nie obrazisz z takiego powodu, nie? Teraz to mnie bardzo wkurzyłeś! Dlaczego ja nie dostałem swojej nowej gry, a ten? Spokojnie, przecież ja cię lubię, tak? Niech ci będzie! Dobra. Game Gear, uspokój się, będziesz też wspierany dobrze, więc Game Boy Advance już ma 12 gier. Ogólnie 3 gry na Classica i 9 na Advance. Ale jeszcze jedną muszę zdobyć, ponieważ jedną straciłem, sprzedałem Golfa, jak wiecie. No i w ogóle zobaczymy. Zobaczymy, czy dam radę go kupić, nie? Dobra. Koniec z chipsami, czas grać. O. Pięknie Game Boy Advance nam się tutaj zaprezentował. Sega. Fajnie się rozmazuje. Oraz Sonic Team. Nie wiem, czy będziecie słyszeli. Nie, jest to maksa wszystko. Na maksa głośność. Dobra, scenkę sobie pominiemy. Mam właśnie opakowanie, ale pirackie, nie? Sami spójrzcie tylko, tu jest taki znaczek N po tej stronie, widzicie, taki malutki, taki prawie że niezauważalny, ale jednak jest takie N malutkie, nie wiem po co to jest. Dobra, więc tak, żeby wam pokazać, że zapisałem swój postęp jako Michał, jestem Michał, tak? Dobra. Dobra, wszystko jest. Mamy tu jeszcze Tiny Chao Garden, gdzie wspomnę o w kolejnej prezentacji, ponieważ to jest na inny temat troszkę. No, rysy się już na tym ekranie pojawiły, nie chcę mieć tak zarysowanego Game Boya. To nie estetycznie wygląda. Sonikiem sobie pójdziemy. Zobaczycie pierwszy level. Oczywiście z tej gry będę robił Zagrajmy Wy, ponieważ jestem do tego zdolny. Dzięki emulatorowi do Game Boya Advance'a
nagrywać dla was let's play'e, no bo tak to nie będziemy kręcili, no bo nie ma sensu. Kurde, zawsze tu muszę kusić. Jak zacznę ten poziom? Gdzie? Ta gra została wydana w 2001 roku. W Japonii rzecz jasna we wrześniu, w Ameryce też gdzieś koło tego. Natomiast w Europie musieliśmy bardzo długo czekać, bo dopiero w następnym roku, czyli 2002. Ale już w marcu, przepraszam, beknąłem chamsko. I... co by tu jeszcze powiedzieć? Ta gra nie została wydana tylko na Game Boy Advance, a jeszcze została w 2003 roku wydana na Nokia N-Gage, na ten konsolofon, czyli telefon i konsola w jednym. Telefon komórkowy, konsola w jednym, chciałem inaczej to powiedzieć. Cholera! Ja się wbiłem. On się nazywał inaczej, on się nazywał Sonic N. Żeby Nokia N-Gage, to tutaj wiadomo, marka. Kurde. Mam nadzieję, że coś widzicie, bo ja naprawdę u siebie to no niewiele widzę. Chociaż w kamerze jest lepiej. Juhu, życie dostanę. Tak tu się nie zapisuje ilość życia. A szkoda, no trudno. Dobra, pierwszy level mamy za sobą. No i właściwie to jest gra... Powiem szczerze. Mimo, że wyszła ta gra na Nokię, to i tak to jest swego rodzaju ekskluzyw, bo jakby nie powiedzieć, no po prostu zwyczajnie ta gra odniosła dosyć sporadyczny sukces na Game Boy Advance w czasie premiery, nie? Chcę jeszcze coś zobaczyć. Oj właśnie, i mi się zapisało już tutaj, mogę sobie co akt wyłączyć konsolkę i mi się wtedy zapisuje i mam dostęp do drugiego aktu. Czyli kozacko. Czyli system zapisów w tej konsolce jest naprawdę bardzo zajebisty. Momentalnie przewyższający, nie wiem, miejscami przykładowo, nie wiem, jakby to stwierdzić. Nie chcę obrażać PSP, chociaż PSP nie ma tutaj nic do zarzucenia, bo właściwie karty pamięci mamy. No i tak to może wyglądać. Ale naprawdę, Game Boy Advance ma naprawdę solidne zapisy stanu pamięci. Jakbym rozkręcił cartridge, i właśnie to teraz zrobię. Jakbym rozkręcił go, ja chcę zobaczyć tylko. Zawsze będę każdą nową grę dostawał, taką każdą będę rozkręcać. Zobaczcie co w środku jest, żeby nie było bateryjki, bo oczywiście wiadomo, w większości grach jest tak naprawdę flash ROM. Już w niewielu grach, na przykład grach od Nintendo, gdzie się zapisuje dosłownie każda chwila, to można rzec, że o, no i jest no taki standardowy flash ROM, który jest do dzisiaj niezawodny. Który do dzisiaj jest używany w niektórych grach, w większości. No i wiadomo, mamy tutaj płyteczkę, wszystko jest na niej poinformowane. Tutaj jest save, który zajmuje 512 KB. A sam ROM nie wiem ile zajmuje, chyba 4 MB może tyle zajmować, nie wiem. W każdym bądź razie jest zajebiście. No dobrze, więc przekręcimy cartridge fajnym bardzo. Tak już mówię spokojnie, bo kurde oswoiłem się z tym Advance'em i tak kurde jestem z nim jak kurde mój synuś normalnie. No co? Fajnie wygląda. Dobra, śrubka. I przytwierdzamy ponownie. Czy ja się cieszę z tej gry? Ja z każdej gry, którą dostanę, to ja z każdej się cieszę. Nie mogę wcelować. Shit! Inaczej to zrobię. Już nie przy was. Będziecie widzieli pewnie, jak ja tam ruszam łubem. Bo Advance jest moim takim świadkiem koronnym. I ja się cieszę z każdej gry, którą dostanę. Ja mam niedługo dostać kolejną grę na Mega Drive'a, ale już nie powiem, jaka to będzie, ponieważ to jest wielki sekret. I ta gra jest swego rodzaju takim tytułem dosyć fajnym. No i czekam na niego. Ja po prostu już wygrałem dzisiaj licytację i po prostu czekam tylko na e-mail od gościa, adres, wszystko dam, przelew zrobię i mam. Nie? Więc to jest Sonic Advance na Game Boy Advance. Naprawdę polecam, gierka zajebista.
Mało tego, ta gra została wydana dosyć niedawno na telefony komórkowe, tak więc jeżeli ktoś ma komórkę, to niech sobie tą grę załatwi. Ja oczywiście załatwiłem ją za 20 zł. Na komórce możecie zapłacić 9 zł, ale lepiej mieć wersję oryginalną, czyli tutaj Game Boy Advance, Game Boy Advance'owi nierówny. Gra plus konsola równa się ten sam ekran, ten sam rozmiar ekranu, nie naprawię. Naprawdę, bardzo fajna jest gra. Oj, spadło. 4 postacie do wyboru, 4 razy przechodzenie tego samego, ale fajne to jest. Różne nowe sposoby są, nie? W dobrym stanie jest. A jakby się gra prezentowała w moim tym, w mojej biblioteczce? Bardzo skromnie. Bardzo ładnie i bardzo przejrzyście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tak, 12 gier na Game Boy Advance i Game Boya ogólnie też, można rzec. Jeszcze raz policzę sobie. Tak, 12. Więc dobre. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnej prezentacji. W następnej prezentacji o Sonic Advance będziemy gawędzili o Tiny Chao Garden. Czyli takiej pewnej, takim dodatku do gry, gdzie można przechowywać swoje ciało. Te jebańce. Trzeba nieźle bardzo. No żeby nam pięknie się rozbudowywały. O. Dobry plan. A więc, do zobaczenia.